Dobra, słuchajcie, ja dzisiaj rozpocznę od szczerego wyznania. Muszę wam powiedzieć, że moje CV przypomina ponury koszmar rekrutera. Skończyłem architekturę, ale ciągle nie wiem, po co ją zaczynałem. Skończyłem też szkołę aktorską, ale tam też sukces nękał mnie w stopniu umiarkowanym. Do znaczniejszych można zaliczyć występ w 164. odcinku serialu Lokatorzy pod tytułem Brylantowy Książę. Znajdziecie na YouTubie, ale uprzedzam, materiał jest mocny. Potem się ocknąłem i zacząłem trzepać w punkty w grze, którą zwą kariera. Dwukrotnie na przykład byłem dyrektorem marketingu w firmach, ale nie mdlejcie proszę z wrażenia, bo byłem dyrektorem w jednoosobowym dziale marketingu, w którym byłem również jedynym pracownikiem, co znacznie ułatwiało ocenę roczną. No, trochę rympał, ale w CV świetnie wygląda. Jako ten dyrektor marketingu swoje wycierpiałem, bo wiecie, marketingowcy często są takimi etatowymi chłopcami do bicia. Znacie to. Po pierwsze, musimy w ogóle udowadniać, że pracujemy. Po drugie, wszyscy patrzą na nas jak na koszt. A po trzecie, jak coś się wali, to nikt nie powie, że administracja, HR czy finansowy, tylko marketing po prostu znów spartolił. Dodatkowo, badania Fornays Group pokazują, że 80% prezesów nie ufa swoim marketingowcom. A to oznacza, że jeżeli ogląda nas teraz 1000 osób, to tylko 200 może spać spokojnie. Ale jeśli sądzicie, że jesteście w tej grupie 200 osób, to szanse na to są jak 1 do 5. Więc biorąc pod uwagę naszą nie do pozazdroszczenia sytuację, ja dzisiaj przychodzę do was z empatią totalną i chcę wam w tej empatii podarować raz jeszcze metodę, która sprawi, że wszystkie te działy łącznie z prezesem złożą wam hołd pruski. Metodę, dzięki której zawalczycie o uwagę klientów jak ruskie czołgi o Berlin. Po drugie, wzmocnicie zapamiętywanie i pobudzicie ciekawość. Wzmocnicie też i zmienicie motywację i przekonania waszych konsumentów i co najważniejsze, poprawicie wyniki finansowe o 2750%. Chodzi o historię. Nic nowego. Dlaczego raz jeszcze? No bo słowo storytelling na tej scenie już wielokrotnie padało, ale ja dzisiaj wszystko, co już wiecie, dodam do kotła i uzupełnię badaniami. Jeśli na słowo storytelling reagujesz trochę jak płaskoziemca na globus, to ja cię totalnie rozumiem. Sam tak mam, kiedy jakiś bieda coach rzuca ze sceny o zwycięskich opowieściach. Ja jednak lubię weryfikować rzeczywistość metodą naukową i sprawdzać. I tak też zrobiłem, badając hipotezę, czy historie rzeczywiście sprawdzają, sprzedają. No, ale zrobiłem to taką strategią sprytnego miglanca, a mianowicie na początku sprawdzałem, czy ktoś to już zrobił. Otóż zrobił, tych dwóch panów przeprowadziło badanie, które znajdziecie na stronie Significant Objects. W 2009 roku tych dwóch panów pozyskało 200 różnego rodzaju przedmiotów. Mówię pozyskało, bo niektórzy ludzie oddawali im po prostu za darmo, żeby tylko od nich wzięli. Za całość zapłacili $250, a ja wiem, że tutaj siedzą ludzie przed monitorami, którzy cenią liczby, więc zrobiłem bardzo skomplikowane obliczenie. Wychodzi co? $1.25 za obiekt. Wśród nich były takie cuda, jak wtedy ta maska dla pacjentów SARS, wtedy warta zero, no darowizna, teraz wiecie jakby to wyglądało, wtedy marzec 2009. Był też tam taki piękny różowy rumak z lekko wyleniałą grzywą i lekko wyleniałym ogonem, kupione za $1.40, całkowity koszt taki. Była też taka figurka indiańskiej dziewicy, kupiona za $0.99, czyli 99 centów, koszt całkowity tyle. I co? Potem panowie całość posegregowali i wrzucili na eBaya. I to jest kwota, którą uzyskali. Co takiego zrobili? Otóż okazało się, że do każdego z tych przedmiotów dopisali historię, która nadawała mu sens, znaczenie i pokazywała jego pochodzenie. A $8000 versus $250, znów fantastyczna matematyka Budzkiego, to 2750% przebitki. I to jest liczba, przy której dyrektor finansowy płacze ze wzruszenia. No więc historie, ale tylko te dobre, sprzedają i to ze sporą marżą. Tym samym czasem mogą zmieniać zachowania i motywacje, bo potrafią też sprzedawać ideę. I tak było w przypadku mleka. I przez dziesiątki lat konsumpcji Amerykanów przekonywano do picia mleka taką bardzo, bardzo solidną informacją: pij mleko, będziesz wielki. No przełomowe. Tylko że tak to nie działało, bo zła wiadomość jest taka, że przekonywanie ludzi do zmiany zachowań za pomocą informacji jest po prostu totalnie niemądre. No i w 1994 roku producenci mleka mieli już dość i poprosili tych dwóch panów, żeby zmienili postrzeganie mleka. Oni zaczęli bardzo mądrze od wglądu. Po angielsku insight dla państwa z korpo, żebyście się nie pogubili. No i podczas jednego z wywiadów pogłębionych John Steele, moderator, ustalił to, co powiedziała do niego jedna pani, która powiedziała mniej więcej tak: wiesz co, ja o mleku to w ogóle nie myślę, przypominam sobie o nim dopiero, kiedy mi się skończy. I wtedy John Steele ruszył z powrotem do biura i obwieścił bardzo serio, że mamy to,
Brak produktu sprzeda nam produkt. No i tak też zrobili. Ustalili, że wniosek z tego wglądu idea będzie podsumowana pod tytułem po prostu got milk, czy masz mleko, żeby wzbudzać niepewność. I ta myśl stała się osią kampanii, czyli poszczególnych realizacji. Kampanii, w których postawiono na storytelling, czyli fantastyczne opowieści w 60 sekundach. No i pierwsza reklama wyglądała tak. Mam szczerą nadzieję, że słyszycie to dźwiękiem. And that was the Vienna Wood Dance in D, one of my all-time favorites. And now let's make that random call with today's $10,000 question. It's a tough one. Who shot Alexander Hamilton in that famous duel? All right, let's go to the phones and see who's out there. Hello? Hello, for $10,000. Who shot? Alan Burr. Excuse me? Alan Burr. Hold on, let me take a look. No! I'm afraid your time is almost up. Alan Burr! I'm sorry, maybe next time. Okay. Co my tutaj mamy? No, wielki dramat w 60 sekundach. Z wglądu, który panowie mieli, wydestylowano ideę, a wokół idei, got milk, zrobiono realizację, czyli opowieść, śliczną jak Kamil Kozioł. Co my mamy w takiej opowieści? Setting, czyli scena. To, co jest potrzebne na ustalenie czego, gdzie bohater przebywa. Poznajemy bohatera, jego świat i zainteresowania. Potem zawiązanie akcji, czyli głos z radia mówi o pytaniu, na które wiemy, że bohater będzie znał odpowiedź. I telefon z tegoż to radia właśnie do niego. No i wreszcie punkt kulminacyjny. Bohater już prawie wie, że wygra, już wita się z gąską i wtedy co? Napotyka wielkiego oponenta, Lorda Vadera i Saurona w jednym. Czyli co? Kanapkę z masłem orzechowym. Wie, że może sięgnąć po cudowny eliksir, to mleko, ale mleka nie ma. I co? Klęska, smutek, kurtyna. A na koniec pytanie, które od 1994 roku brzęczy w uszach Amerykanów, czyli got milk. To jest świetna historia, ma wszystko, czego w tej historii potrzeba, czyli oprócz wspomnianych settingu, bohatera, punktu kulminacyjnego, wielkiego oponenta, rozgrywki, ma jeszcze dwie ważne cechy. Po pierwsze, gra toczy się o bardzo wysoką stawkę, bo o 10 tysięcy dolarów. A po drugie, mamy bohatera, za którego chcemy trzymać kciuki. Ktoś, kogo chcemy, żeby mu się udało. Chcemy, żeby się mu udało i to stoi trochę w sprzecznością z tym facetem, to rzadkie zdjęcie Arystotelesa, bo on twierdził, że istotą opowieści jest fabuła, ciąg zdarzeń. Ale badania Ye Yuan stawiają tego pana w kącie, bo pokazują, że tak naprawdę istotą historii jest narracja, w której bohater jest tym, wokół kogo się empatyzujemy, ogniskujemy. Ale w tej historii jeszcze coś jednego jest bardzo istotnego, totalnego, czyli trigger, a mianowicie bodziec, który sprawia, że łączymy jedno z drugim. Bo tak naprawdę, tak jak wódka jest do śledzia, tak teraz już wiemy po tej reklamie, że mleko jest do masła orzechowego. No więc to się nazywa kondycjonowanie i wiesz już też, że historię dobrze zapamiętujemy. Więc jeśli zależy ci na tym, żeby się wryć w głowę konsumenta na dłużej niż trwała kariera Ali a Janosz, no to postaw na historię. Dowodem niech będzie kolejne badanie, które w 1969 roku przeprowadziło dwóch amerykańskich, a jakże naukowców, Bower i Clark. Oni chcieli sprawdzić, czy narracje rzeczywiście w formie historii wpływają na zapamiętywanie i całość opublikowali pod tym tytułem. Jak to w badaniu bywa, mieli do dyspozycji całkiem sporą grupę uczestników, którą podzielili na dwie. Obie grupy dostały dokładnie to same zadanie, zapamiętaj jak najwięcej słów z listy. Lista była po angielsku, bo badanie było po angielsku, były tam takie słowa jak drwal, rzutka, łyżwa, żywopłot, kolonia, kaczka, mebel, pończocha, poduszka i kochanka. No i w pierwszej grupie dostali zadanie, masz listę, naucz się słów, a w drugiej masz listę, z listy zrób historyjkę i zapamiętaj jak najwięcej. I co się stało? No potem badali, jak to wyszło po badaniu. I teraz wyszły takie historyjki, na przykład jak ta, która zawiera wszystkie absolutnie słowa. Historia o drwalu, który wystrzelił z lasu, objechał na łyżwach żywopłot, mijając kolonię kaczek. Potem potknął się jakiś mebel, spiesząc w kierunku poduszki, na której leżała jego kochanka. Totalnie mnie wzruszyła ta historia, ale jeszcze bardziej wzruszyły mnie wyniki badania. Bo po 3 minutach od zadania, zero różnicy. Ale dwa tygodnie od zakończenia badania jest różnica. Bo te osoby, które miały listę, przypominały sobie średnio 13% słów z tej listy. A te osoby, które miały historyjkę, przypominały sobie średnio 93%. No więc
wiadomo, lepiej postawić na to. Eksperyment tak mi się spodobał, że postanowiłem go replikować, tylko w innych warunkach. W tym wypadku zamiast listy losowych słów była lista zasad dotyczących feedbacku. Grupę 100 menadżerów w sporej firmie podzieliłem losowo na dwie. W jednej podczas warsztatu zapoznali się po prostu z listą zasad feedbacku. Na pewno je znacie, na feedback musi być zgoda, musi dotyczyć zachowania, a nie osoby i tak dalej. W drugiej grupie listy nie było. Była historia, w której wszystkie te zasady były uwzględnione. Bohaterką jej była Katie Melua. Może jej nie znacie, ale na pewno pamiętacie taki przebój, w którym pani policzyła za nas wszystkie rowery w Pekinie, 9 milionów. No ale tam padają jeszcze wyższe liczby, astronomiczne. Bo w jednej zwrotce Katie śpiewa o 12 miliardach lat świetlnych od krawędzi. I ta zwrotka brzmi tak. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. Cały świat posłuchał przeboju, Simon Tsai też. A Simon Tsai jest autorem książki The Big Bang o teorii Wielkiego Wybuchu, jest astrofizykiem. No i coś go zabolało. Po pierwsze dlatego, że Katie podała niedokładną liczbę, bo to nie jest 12 miliardów, tylko 13,7 miliardów, ale to jeszcze nie było najgorsze. Najgorsze było to, że Katie sugerowała, że to jest tylko przypuszczenie i że nikt nie wie, jak jest naprawdę. A on z całą grupą astrofizyków robi wszystko, żeby to było dokładnie wiadomo i to jeszcze dokładnie z błędem pomiaru. Postanowił więc dać feedback. I miał pewne prawo, w końcu zwrotka to dzieło, więc można dawać feedback, ale popełnił przy tym kilka błędów. Po pierwsze, nie zapytał Katie, czy w ogóle chce mieć feedback od astrofizyka. Po drugie, nie dał go osobiście, dał go publicznie, napisał szyderczy artykuł w The Guardian, w którym wytknął wszystkie błędy i zaproponował nawet zmianę tekstu. No i okazuje się, że Katie Melua nie tylko śpiewa, ale też czyta gazety i pewnego dnia siedziała sobie z gazetką, otwiera Guardiana, patrzy, a tam lepą po prostu dostała feedbackiem od astrofizyka. Zrobiło jej się przykro, na tyle przykro, że postanowiła do Tsaja zadzwonić i powiedzieć: panie Simonie, jest mi bardzo przykro, powinnam była wiedzieć, jakie są fakty. W końcu w liceum byłam nawet w kółku astrofizycznym, więc mam nadzieję, że przyjmie pan moje przeprosiny, a wraz z przeprosinami poprawioną teraz już zwrotkę, która teraz brzmi tak. We are 13.7 billion light years from the edge of the observable universe. That's a good estimate with well-defined error bars. And with the available information, I predict that I will always be with you. Szczególnie lubię ten ostatni wers, w którym jest mowa o tym, że biorąc pod uwagę ogólnie dostępne informacje, przewiduję, że zawsze będę z tobą. Uważam, że powinno się znaleźć w przysiędze małżeńskiej. Więc jeżeli ktoś daje ci feedback, który feedbackiem nie jest, to albo nie rób nic, albo bądź jak Katie. Ale nie zapominajmy, że to było badanie. No i potem sprawdzałem. 3 minuty od zakończenia zadania, znaczącej różnicy nie ma. 2 tygodnie od zakończenia zadania jest różnica. Jaka? Ci z listą, przypominaj sobie 21% zasad, ci bez listy, czyli ze storytellingiem, przypominaj sobie 71%. To kończy dowód. Dodatkowo dowodem może być to, jak pokazują badania Kahnemana, że pamięć konsumentów przechowywana jest właśnie w formie historii, a nie zdarzeń czy faktów. Bo pamiętajcie, ciąg zdarzeń chronologiczny to nie jest historia. Historia musi mieć pewne konkretne cechy, które zebrali w zgrabny akronim bracia Heath. I ten akronim być może już znacie, to jest taki success, tylko niepełny, bo trzeba by było dać jeszcze S, ale i tak łatwiej go zapamiętać niż na przykład akronim FPEPP. I teraz, jakie tutaj są elementy wspólne? Po pierwsze, historia musi być prosta, czyli wzmacniać łatwość poznawcza. Łatwość poznawcza, czyli taki stan, w którym rozumiem, podążam, ciekawi mnie to, dlatego że albo odpowiadam sobie na pytanie, co będzie dalej, jak do tego doszło, jak to się skończy. Historia musi też zaskakiwać. Bez zaskoczenia nie ma absolutnie dobrej historii. Musi być też wiarygodna, a wiarygodność jest pochodną od nadawcy, ale także, jak się okazuje, od łatwości poznawczej. No i musi być wreszcie konkretna, czyli musimy ją czuć, widzieć. No i musi wzbudzać emocje, no i musi być w sekwencji historii. Na takie to elementy warto totalnie postawić, bo musi mieć jeszcze historia jedną bardzo ważną cechę. Musi być opowiadana tak, żebyśmy trzymali naprawdę kciuki za bohatera, żeby wzbudzić kilka fascynujących elementów, takich jak na przykład telepatia, co pokazują badania A.C. Licey oraz badania profesora Hansona, który udowodnił, że jeśli mózgi słuchają narracji, to
podobnie się świecą, czyli tak naprawdę telepatyzują. No, dodatkowo dochodzi jeszcze element empatii i emocjonalnego inwestowania w historię odbiorcy narracji, czyli tego, jak się w nią angażujemy, mierzy się to różnymi wskaźnikami. No i pokazują to też badania Yeyuan, czy na przykład Paula Zaka, który pokazał, że historie, w których empatyzujemy z bohaterem, sprawiają, że powstaje u nas totalny wyrzut oksytocyny. I z czego powstają takie dobre historie? Z dobrego wglądu i kreatywnego wandalizmu. No i czym jest kreatywny wandalizm? To taki zbiór reguł, dzięki którym twoje reklamy będą bardziej intrygujące niż te z Aflofarmu. Po pierwsze, kradnij bezczelnie. Wszystko, co ukradniesz, przepuszczaj przez siebie i pamiętaj, everything is a remix. Druga reguła, która pewnie was ucieszy, to jest taka, nie zapierdzielaj. To znaczy masz przy biureczku siedzieć sobie przez 20% swojego czasu, a 80% czasu nasiąkać zajebistością. No, ale pamiętaj, kreatywność czerpie się z głębokich zasobów pamięci długotrwałej. Więc musisz tam wrzucać dużo dobra, różnorodnego, a nie tylko pochodzącego z Facebooka, Instagrama czy z pudelka. Trzecia reguła, ryzykuj, bo jak mówi Seth Godin, bezpieczne jest najbardziej niebezpieczne. Czwarta wreszcie reguła, bądź atencjuszem i szukaj poklasku. Naprawdę rób to po to, żeby być zauważonym. No i wreszcie kolejna, ostatnia reguła, empatyzuj ze swoim szefem. A kto jest twoim szefem? Twój klient, a nie twój szef. No i w związku z tym masz też zadanie domowe, pomyśl, jak to jest być twoim klientem. Słuchajcie, a teraz zrobię coś, czego jeszcze nigdy nie było, bo to wy zdecydowaliście, którą narrację omówię. Ja do tej pory nie wiem, jak skończyło się głosowanie, które było na fanpage'u. Zaraz mi powie o tym Hubert, czy wygrało Mean Streets Adobe, czy wygrała Loretta Google. Hubert, czekam na twoją odpowiedź. Wygrała Adobe. Dobra, to w takim razie, proszę państwa, wygrywa Mean Streets Adobe. Za chwilę się przekonacie, że nie wiedziałem, że to będzie naprawdę to. Oglądamy. Oglądamy. No, man. I need some clicks. Okay. I got some choice clicks right here, yo. Impressions, page views, followers. Are they pure? Man, I don't cut with bots. How about likes? You got some likes? Well, this is a high-class operation. Come on. Everybody's doing it. I got my whole queue for a buffer right here. Whoa. Easy. I just need enough to get me through this quarter. Turn to the right. Clicks. You were buying clicks. What will I tell the children? No! That's the sound that I police! That's the sound. No dobra, co my tutaj mamy? Mamy oczywiście bohatera, z którym naprawdę empatyzujemy, szczególnie jeśli pracujemy w dziale marketingu, który ma szczególną intencję, a mianowicie przetrwać po prostu kwartał czwarty i po prostu udowodnić, że w ogóle pracował i że jego ROI jest wyższe niż zero. Mamy też rzeczywiście potężną przeszkodę w postaci tego, co się dzieje, a mianowicie niedostępności, trudności dostępów, lajków, followersów i tych wszystkich rzeczy, o które ważymy. No i mamy oczywiście potężną, wysoką stawkę. Ale to wszystko powstało tylko dlatego, że panowie z agencji kreatywnej Goodby & Silberstein mieli potężny wgląd. Wgląd, o którym tak naprawdę na początku wspominałem, mówiąc wam o tym, jak wygląda świat marketingowca, że marketingowiec to taki etatowy chłopiec do bicia, że to taki człowiek, który musi cały czas udowadniać, że w ogóle cokolwiek przynosi, jakąkolwiek wartość. Także pamiętajcie ten wgląd, z którego można wykrystalizować ideę. Tutaj idea była pod tytułem, czy wiesz w ogóle, co robi twój marketing, przekłada się dopiero potem na narrację i na storytelling. A teraz zobaczycie, że byłem przygotowany na Loretę i Google i też było to, i też bym omówił te wszystkie elementy, ale Loretę nie będziemy oczywiście oglądali. No dobra, słuchajcie. Poczułem się jak konie na służewcu teraz, bo rzeczywiście tempo sobie nadałem szybkie, żeby zdążyć przed czasem. I chcę wam powiedzieć tak. Macie storytelling, który nie jest tylko buzzwordem. To naprawdę narzędzie, które jest lepsze nawet niż ten pierścionek z Władcy Pierścieni. Tylko trzeba postawić sobie jeden warunek. Musicie zaufać nauce i stworzyć storytelling, który da się mierzyć, jego elementy za pomocą narzędzi, o których mógłbym opowiadać godzinami. To jest dobra rzecz i pamiętajcie, że najlepiej stosować evidence-based data neurostorytelling, czyli tak naprawdę powinniście wszędzie chodzić z przenośnym tomografem i urządzeniem do rejestracji elektrycznej aktywności mózgu.
Dla wszystkich, którzy napiszą do mnie na tego maila, będę miał niespodziankę w postaci podstawowych narzędzi, które są za darmożkę, które można wykorzystać przy takich podstawowych pomiarach zaangażowania, empatyzowania i wszystkich innych rzeczy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Widzę Was.